game changerem jest nowa mutacja wirusa, którą WHO nazwało Omikronem. Bo przyjęcie trzeciej dawki wzmacnia odporność, wzmacnia możliwości organizmu w zwalczaniu koronawirusa. Statystyki nie było w historii medycyny jednego preparatu, który był w tak krótkim czasie podany tak dużej liczbie osób. To są już miliardy. Liczba dawek już jest większa niż liczba ludzi na świecie. Szczepionka ma przygotować organizm na kontakt z patogenem, tak żeby nie pozwolić mu na rozwój ciężkiego przebiegu zakażenia.